A co słychać, Maćku, w ogóle? Jak żyjesz? A bardzo dobrze. W ostatnich kilku dniach właśnie miałem sporo zamieszania w sprawie tego AKD, dopięcia wszystkiego. Dobra, wiesz co, my jesteśmy już na żywo w tym momencie, więc opowiem ci później. Dzień dobry wszystkim, którzy już są. Jeszcze chwilę, tutaj muszę formalności online'owych wypełnić. Tak chwilę do ciebie wrócę. Zaczniemy. Jest, Participants 3. Rzeczywiście. Tak, zaczniemy za 2 minuty. To jeszcze nie ma gości, rozumiem. Już jest szerowane online jak coś. Gości więcej do nas nie dołączy. Jakby na tym Zoomie będziemy tylko w tej grupie. Natomiast to będzie streamowane po prostu na Facebooku. A ja za kilka minut z powrotem do ciebie wrócę, tylko muszę udostępnić to jeszcze. No to póki nie zaczynamy, to może ja zrobię stop video. O.
Dzień dobry. Witam wszystkich. Okej, jestem. Jesteśmy na kamerze. Witam wszystkich na pierwszym wykładzie z cyklu tegorocznego AKADE, czyli bardzo intensywnego cyklu wykładów, który ma przygotowywać wszystkich zainteresowanych tematyką zmian klimatu do kolejnego całego roku działania, zaczynającego się oczywiście od wrześniowej rebelii. Przez ten miesiąc jako XR zwolnimy także tempo z cyklem eksperci dla rebelii, natomiast właśnie AKADE przyjmie tryb bardzo intensywny i będą to wykłady 2-3 razy w tygodniu. Wszystkie wykłady będą online, a także będzie to wydarzenie towarzyszące, które odbędzie się stricte na osiedlu Jazdów w Warszawie. Zanim rozpoczniemy, przypomnę jeszcze trzy postulaty Extinction Rebellion. Jest to mówcie prawdę, jako że domagamy się ogłoszenia alarmu klimatycznego. Działajcie teraz do polityków, do decydentów. Nie mamy czasu, musimy podjąć adekwatne działania jak najszybciej, a także zróbmy to ponad polityką, ponieważ uważamy, że jedyne rozsądne rozwiązanie tak naprawdę to udział społeczeństwa w tych zmianach i w podejmowaniu decyzji, a to może się wydarzyć za pomocą panelu obywatelskiego. Jeśli ktoś nie może być we wrześniu, nie może dołączyć do rebelii XR-owej w Warszawie, może także dorzucić się za pomocą zrzutki, zarówno link do wydarzenia z rebelią, jak i link do zrzutki będzie w wydarzeniu, gdzie można kliknąć. Zachęcam także do przyłączenia do samego ruchu do Extinction Rebellion Polska, a to można zrobić poprzez stronę extinctionrebellion.pl. Wracając do dzisiejszego wykładu, mamy z nami specjalnego gościa, który będzie prowadził pierwszy wykład w ramach cyklu, w ramach bloku tematycznego Woda, które jest w pewien sposób także uzupełnieniem cyklu wydarzenia zorganizowanego przez Fundację Alter Eco, realizującą projekt Atencja na retencję. I jest z nami Wiktor Kotowski. Wiktorze, witam Ciebie. Wiktor jest doktorem habilitowanym nauk biologicznych i profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Jest specjalistą w zakresie ekologii roślin i ochrony przyrody. A za chwilę przedstawi nam wykład pod tytułem Bagna, klimat i ludzie. Wiktorze, oddaję Tobie głos. Bardzo, bardzo dziękuję. Witajcie. Witam wszystkich. Cześć tym, z którymi jestem po imieniu. Cześć Maćku i z którymi chciałbym być. Dzień dobry, dobry wieczór właściwie już. Z którymi może jeszcze nie jestem na tej stopie, ale może kiedyś będę. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za to, że pierwszy wykład jest o bagnach. To jest wielki zaszczyt dla mnie i dla bagien. Proszę wybaczyć za taką wakacyjną scenerię. Jestem u siebie na działce i pomyślałem, że tutaj w zakątku ogrodu otwartych na łąki będę miał najwięcej spokoju od domowników. Mam nadzieję, że nas zachód słońca nie zastanie, ale jak zastanie, to nie szkodzi. Tak, w ogóle te kolory będą pięknie ewoluowały razem z Tobą i z Twoim odbiorem. Dobrze. Ja mam wykład, który być może będzie za długi, bo jest tam dosyć dużo slajdów, ale ja go nie potrafiłem skrócić. Więc Maćku, jako że jesteś chairmanem tego spotkania, to proszę daj mi znak, kiedy już będę mówił za długo. Bo ja chciałbym raczej porozmawiać i odpowiedzieć na pytania, a to, co mówiłem, to wielu, znaczy ja nie jestem w stanie zobaczyć uczestników w tym trybie, w którym mamy prezentację, ale podejrzewam, że przynajmniej część z uczestników już mnie słyszała, jak mówiłem, z grubsza to samo, ale no, nigdy dość powtarzania o rzeczach ważnych i myślę, że ciekawych. Więc rozumiem, że mam teraz udostępnić ekran. Co czynię? Zgadza się. Wybieram aplikację PowerPointa. Może ja jeszcze tylko dodam coś, czego nie powiedziałem wcześniej, że zapraszam do zadawania pytań właśnie poprzez Facebooka, które potem zostaną przedstawione Wiktorowi i będzie szansa na odpowiadanie na nie. Dobrze.
ja tutaj sobie, zaraz, bo jeszcze takie jakieś okienko mi tutaj zasłania, okej. Bagna, klimat i ludzie, tak? Taki tytuł zaproponowałem i sprawa jest, te związki są istotne. Od tego, jak się będziemy z bagnami obchodzić, mogą nam one pomóc zaadoptować się i ograniczyć zmiany klimatu, a mogą też je znacząco powiększyć. Są elementem sprzężeń zwrotnych, są w tych tipping pointach, punktach krytycznych, których się wszyscy boimy, są tam sprzężenia zwrotne związane z bagnami. Ale przede wszystkim, o czym będę mówił, osuszanie bagien zmienia je z naszych sprzymierzeńców w walce ze zmianą klimatu, trudno powiedzieć, że we wrogów, ale w narzędzie dalszej zmiany klimatu i pogłębiają ten problem. Przede wszystkim chcę zacząć od tego, że ja uważam, że my jesteśmy z mokradeł. Jesteśmy człowiekiem bagiennym czy człowiekiem nadrzecznym i jako tacy wyewoluowaliśmy w ramach ewolucji Homo sapiens. Większość, o ile nie właściwie wszystkie, prehistoryczne osady znajdują się albo nad brzegiem wody, albo na wyspach otoczonych bagnami. Kilkanaście tysięcy lat temu, kiedy obszar Afryki Północnej był zielony, było tam mnóstwo rzek, jezior i bagien. I te wszystkie czerwone kropki pokazują osady sprzed ponad 10 tysięcy lat, osady Homo sapiens. I dopiero zmiana klimatu, która się, gwałtowna zmiana klimatu na początku Holocenu, która w ciągu kilkuset lat zmieniła rozkład opadów, zmienił się rozkład monsunów i północna Afryka zaczęła zamieniać się w pustynię, zmusił nas do podróży na wschód, gdzie znaleźliśmy bagienną Dolinę Nilu i dalej Dolinę Eufratu, Tygrysu i tak dalej. I tam na bagnach również, nadrzecznych, na mokradłach się osiedliliśmy i rozwinęliśmy cywilizację rolniczą, przekształcając te mokradła. Więc gdyby nie bagna, to by nas nie było albo bylibyśmy kompletnie inni. I ten związek nasz z mokradłami i ich przekształcaniem trwa do dziś. Na początku nasza ingerencja była nieznacząca. To jak mokradła funkcjonowały i jaką rolę odgrywały w szerzej w biosferze czy w lokalnym krajobrazie. No ale z czasem stała się bardzo znacząca i właściwie już w Egipcie zaczęliśmy te bagna przekształcać nadrzeczne bardzo znacząco, zmieniając je w antropogeniczne ekosystemy. A mokradła a klimat. To są dwa właściwie główne wątki. Po pierwsze, ja mówię w bloku woda podobno, więc po pierwsze ten związek dotyczy roli mokradeł w retencji i obiegu wody, co wiąże się również z przepływem energii między lądami a atmosferą. Ale druga część, ja o tym będę mówił też sporo, dotyczy roli bagien w magazynowaniu i obiegu węgla. I o tym no, coraz więcej wiadomo, ale może nie wiadomo powszechnie. Bagna są najefektywniejszymi, najsilniejszymi lądowymi regulatorami klimatu. Ważniejszymi w przeliczeniu na jednostkę powierzchni, ale również bardziej znaczącymi całkowicie niż lasy. I to jest bardzo ważna informacja, bo to oznacza, że od tego właśnie jak się, a zajmują stosunkowo niewielką powierzchnię, zajmują 10 razy mniejszą powierzchnię niż lasy. Więc od tego,
co się stanie z tymi 3% lądów, tyle zajmują, bardzo zależy, co się będzie działo z klimatem. Zacznę od roli mokradeł. Na razie szerzej mokradła, nie tylko bagna, później zdefiniuję, zawężę. W retencji i obiegu wody, jak się to wiąże z tym przepływem energii? No pierwsze, co nam się kojarzy z mokradłami i bagnami, to to, że są mokre. Ta woda może być widoczna na powierzchni, ale nawet jak ona jest widoczna na powierzchni, to często jest jej znacznie więcej poza zasięgiem wzroku, tutaj pod torfem, w tych ogromnych torfowiskach wierzchowinowych, czy inaczej kołdrowych blanket box w Szkocji. Mokradła według przyjętej ogólnie definicji, związanej też z głównym instrumentem międzynarodowym ochrony mokradeł, czyli konwencją ramsarską, to bardzo szeroki termin. To zarówno jeziora, jak i rzeki, jak i bagna, a nawet przybrzeżne obszary morskie, przybrzeżne strefy morskie. To ma sens, bo jak widać na tym zdjęciu z Mazurskich Jezior, granica między bagnami a otwartym ekosystemem wodnym jest nieostra i trudno ją zdefiniować w przestrzeni, trudno też ją zdefiniować w czasie. Tutaj mamy zarastające jezioro, które pokrywa się płem pływającej roślinności bagiennej, a w środku wypełnia się osadami i wkrótce będzie torfowiskiem i nie będzie już jeziorem. Więc z punktu widzenia ochrony ma sens mówienie o mokradłach bardzo szeroko. Inny typ mokradeł, które też są bagnami, ale przechodzą płynnie w inne typy mokradeł nadmorskich, są zarośla i lasy namorzynowe, takie jak te tutaj na Borneo. To jest Dolina Biebrzy, tereny zalewowe, maj, kiedy Biebrza wylewa na przybrzeżne mokradła i wylewa ogromną ilością wody. Mokradła mogą zretencjonować wielką ilość wody w krajobrazie i znowu zarówno na powierzchni, zarówno to, co widać, jak i w glebie wewnątrz torfu. W związku z tym, że ta gleba na mokradłach jest wciąż mokra i że ta woda, przynajmniej w naszych warunkach, dopływa z reguły z podziemi, to gleba na mokradłach jest w letnich miesiącach, wtedy, kiedy jest ciepło, jest chłodniejsza niż gleba na otaczającym obszarze. Tutaj mamy taki wykres z Anglii przykładowy. Liniami przerywanymi są pomiary temperatury pokazane na trzech torfowiskach niskich. Fen to torfowisko niskie, a linią ciągłą oddalone o parę kilometrów oddalony obszar na wysoczyźnie, poza torfowiskami. I widać, że na przykład weźmy tutaj w sierpniu, tak jak teraz, o około 4-5 stopni gleba na mokradłach jest zimniejsza niż poza mokradłami. No i oczywiście wszystko, co jest chłodniejsze, pobiera ciepło z otoczenia, więc to jest pierwszy sposób, w jaki mokradła zapewniają klimatyzację krajobrazu. Jako chłodniejsze obszary pochłaniają ciepło z otoczenia i schładzają nasz mikroklimat. Ale jeszcze znacznie ważniejszym mechanizmem jest ciepło, które pobierają na proces ewapotranspiracji. Ewapotranspiracja, czyli parowanie terenowe, to jest suma parowania i transpiracji, czyli woda przedostająca się z mokradeł, z powierzchni wody oraz poprzez rośliny, poprzez ich aparaty szparkowe. Ten wykres pokazuje ilość energii, która dociera, energia słoneczna, która dociera do powierzchni, do jednostki powierzchni terenu. Część jest odbijana, część jest pochłaniana przez grunt tutaj, natomiast znakomita większość tej energii jest pobierana na potrzeby parowania. To jest LE, czyli latent heat, ciepło utajone ewapotranspiracji. Parowanie
jest procesem endoenergetycznym, pochłania ciepło z otoczenia. Jeżeli nie wiecie, jak najlepiej w upalny dzień schłodzić ulubiony napój, to wystarczy go owinąć w wilgotną szmatkę, wystawić na słońce bądź na wiatr i on zrobi się chłodniejszy, bo parująca woda pobierze ciepło z tej butelki. W ten sam sposób my się chłodzimy pocąc się, czy pies wystawiając język po to, żeby się ochłodzić, oddając ciepło na parowanie. W ten sam sposób działają klimatyzatory na zasadzie przemiany fazowej, prawda, w samochodach czy w mieszkaniach. I w ten sposób właśnie obszary, gdzie jest woda, klimatyzują, czyli schładzają nam krajobraz. I no, w zasadzie działają tak wszystkie obszary. Z lasu też mamy dużą ilość parowania, bo jest duża powierzchnia liści. No ale wtedy, kiedy woda gruntowa jest nisko, wtedy, kiedy nie ma opadów, las jest suchy i nie pobiera tej wody. Natomiast mokradła mają taką specyficzną, stałe mokradła, bagna, cechę, że woda jest tam stale bądź no, przez znakomitą większość roku. Więc jeżeli w czasie letnich susz i upałów mamy gdzieś w okolicy obszary z dużą ilością wody w krajobrazie, to temperatura powietrza będzie wyraźnie chłodniejsza. I co więcej, i znowu skomplikowany wykres od razu na początku, zmieni się anomalia ewapotranspiracji w otaczającym krajobrazie. To jest wykres pokazujący, że poza torfowiskiem linia przerywana, ewapotranspiracja z jakichś obszarów, na przykład z pola, łąki i tak dalej, jest wyższa niż w sąsiedztwie torfowiska, ponieważ obszar, z którego woda paruje, zaspokaja nam jak gdyby potrzeby powietrza, w którym mieści się określona ilość pary wodnej, wysyca je w wilgotność i dzięki temu, że to powietrze będzie wilgotniejsze, bo pobierze wodę z mokradeł, mniej będzie ją odciągać z tych pól, łąk czy ogrodów, czy z nas samych w okolicy. Więc to jest niesamowicie ważna rola mokradeł w adaptacji przede wszystkim do zmian klimatu. No wyobraźmy sobie klimat cieplejszy o kilka stopni, do którego zmierzamy, jeśli nam się nie uda powstrzymać tego procesu. Wtedy ratunkiem będzie schładzanie się lokalne, tak jak się tylko to da zrobić. I w miastach, które są wyspami ciepła, da się przeżyć jedynie w miejscach, gdzie jest w okolicy woda. Więc ta funkcja mokradeł jako klimatyzatorów jest niezmiernie ważna. Kiedy spojrzymy na mokradła i bagna z perspektywy akumulacji wody, no to w skali świata okaże się, że to nie jest bardzo dużo. Tu są mokradła, ale nie tak szeroko zdefiniowane, jak ja to na początku powiedziałem, bo jeziora są osobno tutaj zaznaczone i rzeki, więc są to z grubsza mokradła bagienne, bagna. Zawierają one 17 tysięcy kilometrów sześciennych wody w skali świata. No i biorąc pod uwagę, że większość wody mamy w oceanie, miliony kilometrów sześciennych, w lodowcach i to wydaje się, że to jest niedużo. Ale jeśli spojrzymy na lądy, to okaże się, że mokradła bagienne zawierają na tych około 3% powierzchni lądów tyle samo wody, co wszystkie pozostałe gleby świata, wszystkich pozostałych obszarów. Więc są one właściwie wysycone wodą. Gleba bagienna jest w większości, składa się z wody. I rzeki, w których widzimy wodę na powierzchni, zawierają prawie 10 razy mniej wody niż bagna. Więc to jest naprawdę znacznie ważniejsza funkcja retencyjna, chociaż my tej wody możemy nie widzieć na powierzchni, niż tak zwana retencja korytowa, czyli ta woda, która płynie. Spójrzmy na ilość wody w atmosferze w postaci pary wodnej nad lądami. 3000 km sześciennych w skali globu. A tutaj mamy 17, znowu ponad 5 razy więcej jest w bagnach niż w atmosferze. Przepływy nie są istotne, bo te tutaj zaznaczone strzałkami, ale lokalnie one grają ogromnie ważną rolę. W całej atmosferze razem z wodą nad morzami jest 13
tysięcy kilometrów sześciennych wody, więc wciąż mniej niż w bagnach na tych 3% powierzchni lądu. Właśnie, Wiktorze, ja może tutaj zadam szybkie pytanie od pani Renaty, ponieważ pani Renata w sumie zapytała się chyba o właśnie kwestię przepływów. Na ile mokradła są w stanie generować opady w swoim sąsiedztwie? To nie jest takie proste, bo wszystko zależy od tego, jak wieje wiatr i czy to, co wyparuje, poleci do sąsiadów. Ja generalnie staram się doceniać tą rolę mokradeł. Mówię, że woda, która wyparuje z mokradeł, nie jest stracona, bo ona do nas wróci. Ona wróci z deszczem, rosą, mgłą, ale oczywiście nie jest pewne, że to będzie ten sam obszar. No i wtedy mi zarzucono, że przecież z Polski to większość parującej wody to ląduje w Białorusi. No ale w Białorusi też jest woda potrzebna. Część, w zależności od tego, jakie są aktualne warunki atmosferyczne, czy mamy silne wiatry, czy nie, no to ta woda albo ucieknie, albo nie. Trudno to modelować, więc nie ma. Ja bardzo długo szukałem takich danych, które pozwoliłyby to wykazać. Są empiryczne, lokalne dane, które pokazują, że jest nieco większy opad niekiedy, ale to są wyrywkowe dane. Na pewno mokradła działają tak, jak lasy są pompą hydrologiczną przenoszącą wodę dalej w głąb lądu i generują w ten sposób opady. A czy one będą w sąsiedztwie, czy nie, no to trudno orzec. Na pewno efekty schłodzenia i wysycenia lokalnego, zwiększenia wilgotności powietrza jest efektem lokalnym. A czy ten opad wróci do nas lokalnie, czy wróci dalej, no to różnie to bywa. Świetnie, dziękuję. Ale bywając często w lecie na bagnach w czasie prac terenowych, wiem, że po kilku dniach upałów zawsze zdarza się tam burza z taką tęczą na przykład, to są bagna biebrzańskie, bo w końcu ta woda kumulująca się musi spaść z powrotem. I inny taki aspekt, ci, którzy mają w okolicy łąki podmokłe, czy bywają w takich miejscach, wiedzą, że wieczorem i nad ranem są tam mgły, są tam gęste, przepiękne mgły z tej wody właśnie, która wyparowała, więc znaczna część tej wody wraca. Powiedziałem o aspekcie regulacji klimatu miejskiego. To jest praktyczny przykład wykorzystania tego. Bukareszt, obszar bagienny, który Ceaușescu próbował uregulować i stworzyć tutaj park wodny z dzielnicą rządową, nie udało mu się. Notabene Ceaușescu był meliorantem z wykształcenia. I wysiłkiem organizacji pozarządowych, aktywistów, ten obszar stał się obszarem Natura 2000 i teraz no, to jest jeden z najbardziej znanych miejskich przykładów mokradeł docenianych jako taki regulator miejskiego klimatu, obszar retencji wody. Ja bardzo bym chciał, żeby podobnie zafunkcjonowały mokradła w polskich miastach, na przykład Zakole Wawelskie w Warszawie. Natomiast jeśli chodzi o aspekt globalny, to najważniejszą rolą mokradeł w regulacji klimatu jest magazynowanie i obieg węgla, zwłaszcza magazynowanie. I tutaj, żebym wytłumaczył, jak to działa, muszę zdefiniować bagna jako osobny, specyficzny typ mokradeł, czyli około połowy wszystkich mokradeł. A to jest tylko obrazek pokazujący, przypominający nam, że obieg węgla jest ważny i z tego piku koncentracji CO2 w atmosferze, tutaj kropka jest na 2008 roku, to jest już stary obrazek, ale ja nie znalazłem aktualnego tak dobrze pokazującego, on się właściwie nie różniłby, tylko ta niebieska kropka byłaby trochę wyżej na 400 kilkunastu ppm-ach, że rzeczywiście dwutlenek węgla w atmosferze podlega fluktuacjom na przestrzeni dziejów. Mamy dobre dane jego koncentracji przez ostatnie 800 tysięcy lat i widzimy, że ta fluktuacja jest niczym w porównaniu z tą zmianą, do której my doprowadziliśmy, te 400 kilkanaście ppm, które jest już poza tą skalą fluktuacji i do którego zmierzamy w ramach porozumienia paryskiego. Jeśli nam się uda, to będziemy w tej zielonej, tu, gdzie ta zielona kropka za
80 lat, a jeśli nam się nie uda i będziemy ciągnąć business as usual, to będziemy gdzieś tutaj blisko 1000 ppm. Więc mówienie o tym, gdzie jest węgiel w biosferze i jakie są najważniejsze jego pochłaniacze, jest bardzo istotne. A to jest przybliżenie samego Holocenu, już nie 800 tysięcy lat, tylko ostatnie 10 tysięcy lat i jak Państwo widzicie, to był okres wyjątkowo stabilny, jeśli chodzi o poziom CO2 i tylko te ostatnie 200 lat, no kilkaset lat, ale przede wszystkim ostatnie 100 kilkadziesiąt lat to jest ten gwałtowny wzrost. Pytanie, za jaką część tego wzrostu odpowiada osuszanie torfowisk? Więc bagna to mokradła, które potencjalnie akumulują torf. I z grubsza jest to termin ekwiwalentny, tożsamy z terminem torfowisko, jeżeli mamy na myśli naturalne torfowiska nieodwodnione. Akumulacja torfu zachodzi dzięki temu, że bagna są nasycone wodą. W takich warunkach bagiennych nie wszystkie szczątki roślin rozkładają się. Część pozostaje w tej nasyconej wodą glebie i pozostaje tam, akumuluje się milimetr po milimetrze przez tysiące lat w postaci pokładów torfu. I razem z tymi szczątkami roślin akumuluje się węgiel przez te rośliny pochłonięte w procesie fotosyntezy. Bagno to, jak mówiłem, około połowa wszystkich mokradeł. I teraz porównajmy sobie, że nie wszystko jest bagnami. No, bagno to nie jest termin, który jest zdefiniowany w polskiej literaturze naukowej, więc proszę mi wybaczyć, że ja go definiuję w swoich wykładach, ale potrzebujemy takiego terminu, który odróżni torfowisko od torfowiska w stanie naturalnym. To jest odpowiednik angielskiego słowa mire. Na przykład te rozlewiska nad rzeką Narwią są na glebie mineralnej, nie są na torfie. Jest to mokradło, nie jest bagnem i nie jest torfowiskiem. Ale te rozlewiska już są rozlane na glebie torfowej. Tutaj zakumulował się torf, więc jest to i bagno, i torfowisko. A to jest zmeliorowane, osuszone torfowisko, które nazywa się bagno, nazywa się bagnowizna, ale to bagno jest bagnem tylko w cudzysłowiu, ponieważ pomimo, że jest torfowiskiem, bo ma wciąż pokłady torfu, część tych, które akumulowały się przez ostatnie kilkanaście tysięcy lat, część, bo pozostała część się już utleniła wskutek odwodnienia, to nie jest już bagnem, ponieważ torf się nie akumuluje, nie ma warunków bagiennych. Zmieniliśmy go w obszar produkcji żywności, a właściwie produkcji paszy dla zwierząt. Są też obszary, gdzie torf jest wciąż mokry, nie są osuszone, ale też nie są bagnem. Amsterdam nie jest bagnem, bo nie ma roślinności bagiennej i torf się już tu nie akumuluje, pomimo że pod tymi domami wśród tych kanałów jest torf, one zostały zbudowane na palach, dlatego się tak śmiesznie przekrzywiają i walą, bo to nie jest zbyt solidne podłoże, żeby budować. Więc nie wszystkie torfowiska są bagnami. Żeby były bagnami, ten torf musi się wciąż akumulować i musi to być żywy ekosystem. Torf to martwe szczątki organiczne zachowane dzięki warunkom beztlenowym. Mówiłem już Wam o tym, jeśli zajrzymy w głąb, włożymy rękę po łokieć albo zawiercimy takim urządzeniem i zajrzymy z bliska na te szczątki, możemy stwierdzić, co w danym miejscu rosło i żyło 1000 lat temu albo i 10 tysięcy lat temu, albo jeśli mamy starsze torfowiska, też miewamy to i dawniej. Możemy to wziąć pod mikroskop i oznaczyć te szczątki co do gatunku. Niektóre mikroorganizmy też pozostawiają po sobie szczątki. Nie ma drugiego takiego ekosystemu, który pozostawia po sobie ślad, gdzie możemy stwierdzić co do metra, a nawet z większą dokładnością, z większą rozdzielczością, co tutaj kiedyś żyło i wydatować to za pomocą datowania radiowęglowego. Ten torf się buduje z najróżniejszych roślin. Najbardziej znane są torfowce. To jest przykład książkowy. Mech torfowiec buduje torf. Tych torfowców rzeczywiście, bagien, na których torfowce są odpowiedzialne za akumulację torfu, jest dużo na świecie. To są wszystkie północne oraz wiele górskich torfowisk, borealne, arktyczne, ale nie tylko. W naszych warunkach
większość torfowisk to torfowiska niskie, na których torf jest budowany głównie przez rośliny takie jak te, to są tużyce, i jest budowany głównie przez ich korzenie. Te korzenie roślin wrastające w istniejący torf, kiedy obumrą, zostają tam i budują stopniowo torf. Również las może być bagnem. To jest las olszowy, czyli ols. Korzenie olszy wrastające w dawny torf, kiedy te olsze obumrą, pozostają tam i budują torf drzewny. Podobnie działają brzeziny bagienne, niektóre bory bagienne. No i cokolwiek w tym bagnie się znajdzie, może tam pozostać na tysiące lat. Ten człowiek stoląd, jedna z mumii torfowych odnajdywanych w bagnach, w torfowiskach wysokich, a tu akurat w Danii, a ma, z tego co pamiętam, około 4000 lat i można zobaczyć, że golił się na dzień przed tym, kiedy poniósł śmierć. Tak idealnie warunki bagienne są w stanie zachować materię organiczną, powstrzymując ją przed rozkładem. Pierwszym przyczyną jest to, że rozkład jest ograniczony brakiem tlenu. W głąb bagna tlen nie dociera, ponieważ jest zużywany na powierzchni przez mikroorganizmy. Woda się nie miesza, tak jak w jeziorze, więc nie dociera w głąb. A za większość procesów rozkładu materii organicznej odpowiadają tlenowe bakterie i grzyby. I dlatego nie akumuluje nam się materia organiczna w lesie, w parku czy na łące metrami. A druga przyczyna tego, że tkanki się tak znakomicie konserwują, jest taka, że torfowiska zawierają dużą ilość kwasów humusowych, które są bardzo dobrymi utrwalaczami, konserwatorami. Mają warunki często lekko kwaśne, więc właściwie jest to tak jakby materia organiczna, no, jak konserwowanie w lekko kwaśnym i beztlenowym środowisku żywności. Przepraszam, że na tym tle to mówię, ale to akurat jest jeden z przykład, te mumie torfowe, bardzo ważnej archeologicznej roli bagien torfowisk. Te pokłady torfu mogą być bardzo głębokie. Mogą mieć ponad 20 metrów w naszych warunkach. To jest zwykle do 10 metrów i to jest, to nie jest ograniczenie takie, że większe już być nie mogą, tylko długość trwania warunków torfotwórczych. One po prostu zaczęły się tworzyć u nas po ustąpieniu lodowców. Mają około 10 tysięcy lat, na niektórych obszarach są młodsze. Torf akumuluje się z prędkością mniej więcej 1 mm rocznie na takich torfowiskach, które występują u nas, co przez te 10 tysięcy lat daje około 10 metrów. Ale ten torf, ten węgiel wycofany przez rośliny bagienne z obiegu może tam pozostać znacznie dłużej niż te 10 tysięcy lat. Wystarczy sobie uświadomić, że przecież węgiel kamienny i węgiel brunatny, z którego mamy energię, chociażby do zasilania tego mojego laptopa, został zakumulowany na torfowiskach kilkaset albo kilkadziesiąt milionów lat temu. Wszystkie pokłady węgla były kiedyś torfem, to są torfowiska bagna karbońskie i rośliny wtedy może były inne, ale procesy bagienne i mikroorganizmy, które za nie odpowiadały, były dokładnie te same. Więc to pokazuje, że warunki bagienne mogą na bardzo długo wyłączyć węgiel z obiegu pierwiastków w przyrodzie. Jak spojrzymy na wykres zmian temperatury i zawartości dwutlenku węgla w atmosferze na przestrzeni setek milionów lat, tutaj ta fioletowa linia to jest zawartość dwutlenku węgla na podstawie różnych multiproxy oszacowana, a na niebiesko zrekonstruowane zmiany temperatury. Zobaczcie, w tym okresie mamy gwałtowny spadek zawartości dwutlenku węgla i idący za nim spadek temperatury. Ten okres nazywa się karboniferus, czyli karbon. I wtedy powstały ogromne bagna. Wskutek tego, że temperatura była wysoka wcześniej, one się rozwinęły i ściągnęły ogromne ilości węgla z atmosfery, zmniejszając efekt cieplarniany i w związku z tym obniżając temperaturę
atmosfery, temperaturę na świecie. To nie były, to nie był jedyny mechanizm, żeby to było jasne. Na pewno osady oceaniczne też się do tego przyczyniły, ale był to bardzo jeden z ważnych mechanizmów. I nie zadziało się to bardzo szybko. Działo się to przez tysiące lat. Ale to pokazuje, że w długiej perspektywie czasowej bagna są bardzo efektywnymi schładzaczami klimatu i mogą naprawić to, co my napsujemy. Są w biosferze bardzo efektywne, ujemne sprzężenia zwrotne, które działają powoli, ale działają bardzo skutecznie. Więc ja ufam w to, że po nas nastaną wielkie bagna, które ściągną te ogromne ilości dwutlenku węgla, które my wyemitowaliśmy z powrotem do biosfery i zajmie im to kilka tysięcy lat. Jeśli chodzi o krótsze okno czasowe, to sprawa nie jest taka prosta, ponieważ bagna nie tylko pochłaniają dwutlenek węgla i odkładają ten węgiel zawarty w nim w torfie, ale również część tego węgla emitują z powrotem w postaci metanu. Dlatego, że w warunkach beztlenowych oddychanie przez mikroorganizmy następuje beztlenowo właśnie. Jego produktem jest metan, a nie dwutlenek węgla. Gaz znacznie silniejszy, jeśli chodzi o efekt cieplarniany, niż dwutlenek węgla. Na szczęście metan ma dosyć krótki czas życia w atmosferze. Więc jeśli byśmy wzięli taki efekt chwilowy, tu i teraz, to bagna ocieplają klimat. Ponieważ akumulacja dwutlenku węgla jest, czy akumulacja węgla jest stosunkowo powolna, a emitują silny metan. Jeśli weźmiemy kilkudziesięcioletnie okno czasowe, to okaże się, że bagna są neutralne klimatycznie. Emisja metanu jest kompensowana poprzez wycofywanie węgla z atmosfery. Jeżeli weźmiemy dłuższe niż kilkudziesięć, to znaczy takie co najmniej kilkudziesięcioletnie i dłuższe okno czasowe, specjalnie nie mówię precyzyjnie, bo to zależy od tego, jakie to jest torfowisko, w jakiej części świata jesteśmy. To może być 20, może być 70. To bagna staną się schładzaczami klimatu, co oznacza, że jeśli chcemy liczyć na tą ich funkcję, to musimy utrzymać je i zagwarantować im warunki bagienne i nienaruszony stan na setki lat, a nie na przykład na lat kilkanaście. To oznacza, że ochrona przyrody z perspektywy klimatu ma być realizowana w długich skalach czasowych. W tej chwili na świecie jest 400 milionów hektarów torfowisk, z czego 80% jest wciąż w stanie bagiennym. I one, szacuje się, że około 60% z nich akumuluje torf. Niektóre są jakoś tam w stanie równowagi. I te, które akumulują torf w skali świata, akumulują mniej więcej 1% naszych antropogenicznych emisji. Więc to nie jest tak, że ochrona bagien ratuje nas w obliczu katastrofy klimatycznej, którą generujemy. Bagna nie pochłoną naszych całych emisji. Nawet jak zaczniemy je naprawiać i zmuszać krajobraz, żeby tworzył bagna w nowych miejscach, to one nie pochłoną całych naszych emisji. To jest proces bardzo powolny. No ale nawet ten 1% to jest najefektywniejsze pochłanianie, jakie jest w biosferze lądowej w przeliczeniu na jednostkę powierzchni. No bo en masse to lasy w okresie intensywnego rozwoju pochłoną więcej, bo mogą zajmować duże powierzchnie. Natomiast w kontekście zmiany klimatu i naszej perspektywy czasowej znacznie ważniejsza jest rola torfowisk jako magazynów węgla niż jako aktualnych pochłaniaczy węgla. Spójrzcie na ten wykres. To już jest jeden z ostatnich wykresów. Nie będę męczył wykresami za bardzo. To jest powierzchnia lądów zajęta przez różne typy ekosystemów. Na dole mamy je wymienione po angielsku, ale na początku mamy różne typy lasów. Tropikalne, umiarkowane, borealne i różne takie lasostepy. Dalej mamy tereny trawiaste, pustynie i półpustynie. Mokradła, torfowiska tylko półkuli północnej, bo takie są łatwe do skwantyfikowania, wiemy o nich najwięcej. Tereny rolnicze i obszary antropogeniczne. Powierzchnia zajmowana na świecie, zwróćmy uwagę na torfowiska, zajmują niecałe 5, dokładnie 3% powierzchni lądowej świata. Wszystkie lasy razem zajmują około 30%. Na drugim wykresie jest gęstość węgla w tych ekosystemach, czyli ile węgla przypada na metr kwadratowy
nasilono węgiel, który jest zawarty w biomasie, czyli w roślinach, pniach drzew, korzeniach, a na brązowo węgiel, który jest zawarty w glebie. Tutaj mamy lasy, a tutaj mamy mokradła oraz w szczególności torfowiska, mokradła torfowe. Spójrzcie, one odsadzają wszystkie inne typy ekosystemów o rząd wielkości, zawierając ponad 100 kilkadziesiąt kilogramów węgla na metr kwadratowy. Jeżeli teraz przemnożymy tą gęstość węgla przez powierzchnię, którą one zajmują w skali świata, to okaże się, że torfowiska zawierają najwięcej węgla ze wszystkich ekosystemów. No oczywiście, jeżeli weźmiemy różne typy lasów i biomasę i glebę, to może będzie porównywalne, ale zawierają więcej niż biomasa, czyli roślinność nadziemna i korzenie wszystkich lasów. A ostatnie estymacje, czyli to jest ta ilość w skali świata, to jest około 500 gigaton, czyli pół teratony węgla, dwa razy więcej niż biomasa wszystkich lasów, a według to, o czym zacząłem właśnie mówić, według najnowszych estymacji to jest nawet dwa razy więcej. Jest z zeszłego roku taka publikacja Nicholsa z Science, która pokazuje, że może to być nawet jedna teratona. Są wątpliwości, czy te estymacje są dobre, więc przyjmijmy, że to jest gdzieś pomiędzy pół a jedną teratoną węgla. Jeśli w atmosferze mamy 800 kilkadziesiąt, jeśli dobrze pamiętam, ton węgla, no to ilość węgla zawarta w torfowiskach jest porównywalna. Gdybyśmy teraz osuszyli wszystkie bagna i wyemitowali ten, albo spalili torf z nich, to wyemitowalibyśmy do atmosfery taką ilość węgla, jaka już w niej jest. To jest 1/3 glebowego węgla organicznego na Ziemi. No albo w tej wersji Nicholsa to nawet połowa. I znowu, porównywalne z całym węglem w pozostałych glebach świata, podobnie jak z wodą. Na tej niewielkiej powierzchni torfowiska zawierają znacznie więcej, czy porównywalną ilość węgla, jak cała powierzchnia pozostałych ekosystemów. Tu chodzi o węgiel organiczny, no bo mamy jeszcze w glebach węgiel nieorganiczny w skałach wapiennych, więc ten się liczy oddzielnie i podlega innym nieco procesom. O tym mówiłem, o powierzchni torfowisk w skali świata, natomiast nie zwróciłem jeszcze uwagi na te, które są zdegradowane. Około 80 milionów hektarów, czyli 20%, jest osuszonych. W połowie przez rolnictwo, w 1/3 przez leśnictwo, w części przez przemysł wydobywczy i one stwarzają problem. Co więcej, powierzchnia torfowisk zanika w największym tempie ze wszystkich ekosystemów. To są najszybciej ginące ekosystemy, zarówno w skali świata 0,1% rocznie, jak i w skali Unii Europejskiej jeszcze szybciej, 0,4% rocznie. 4% przez 10 lat to zostało oszacowane między rokiem 1990 a 2000. Straciliśmy 4% bagien w Unii Europejskiej, więc tempo jest niesamowite. W Polsce to są konserwatywne estymacje. Szacuje się, że 16% torfowisk to wciąż bagna, a być może 10, bo dane są mocno nieaktualne. Tutaj na zielono są one pokazane, na niebiesko mamy inne typy mokradeł, rzeki, jeziora. Większość z nich została, znaczy ponad 80%, blisko 90% prawdopodobnie zostało osuszonych. Większość z nich przekształcono w łąki i pastwiska, część to lasy gospodarcze. I wyglądają one na przykład tak, jak to bagnowizna już wspominane. A konsekwencją jest to, że po pierwsze tracimy wodę. Spójrzcie Państwo na ten torf, pokryty warstwą mchów torfowców. On, jeżeli go wyciągniemy i odciśniemy, to okaże się, momencik, ja wrócę jeszcze, to okaże się, że on składa się w większości z wody. Torf w warunkach bagiennych zawiera nawet 95% wody, tylko 5% to sucha masa. Jeśli chodzimy po torfowisku, które ma 10 metrów głębokości torfu, to 9,5 metra z tego to jest woda, więc chodzimy właściwie po wodzie. I teraz pytanie, w pierwszym etapie odwodnienia, płytki rów melioracyjny, woda spływa z powierzchni torfowiska, torf się nieco zagęszcza, zmniejsza się jego uwodnienie z 95% do 90%. Wiecie, ile wody traci torfowisko? Podpowiem, że to nie jest 5%, bo nie pytam o procent objętości torfu, tylko o procent wody, która jest utracona. Otóż to jest prawie 50% wody przy tym etapie odwodnienia. Przy zmniejszeniu uwodnienia do 85% to jest utrata 70% wody.
To można zobaczyć na tym rysunku. Tutaj mamy na dolnym wykresie, tak się notabene, jak po lewej stronie to pokazane, odwadnia torfowisko, kopie się rowy i woda spływa grawitacyjnie do rzeki po prostu. Nie trzeba żadnych pomp ani specjalnych urządzeń. Na dolnym wykresie mamy pierwszy przykład, torf uwodniony w 95%, czyli w 5% to torf, 95% to woda, a drugi słupek uwodniony w 90%, 10% to torf, 90% to woda. Ale jak to przeliczymy na gramy, to odwadniając torf nie przybywa nam suchej materii, więc prawdziwy jest górny rysunek, prawda? Pozostaje nam, jeżeli mieliśmy 100 gram dobrze uwodnionego torfu, odwadniamy nieco, pozostaje nam te 5 gram torfu, a ilość wody zmniejsza się z 95 do 45 gram. I tak dalej. Tak dalej, aż do utraty właściwie całej wody. Mursz, czyli gleba typowa dla dosyć silnie odwodnionych terenów rolniczych, pól, łąk, niegdyś podmokłych, teraz już nie, zawiera 20 do 50% wody. To jest utrata 99% wody w porównaniu z torfem w warunkach bagiennych. Więc po prostu osuszenie torfowiska to jest tak, jakbyśmy spuścili wielkie jezioro z krajobrazu. A nawet gorzej, bo ta woda w torfowiskach, w bagnach jest retencjonowana skuteczniej. Ona jest utrzymywana skuteczniej, ta ewapotranspiracja zachodzi, ale w czasie najwyższych temperatur zachodzi nieco wolniej niż z otwartego lustra wody, bo ta roślinność zacieniając ma też taki efekt hamujący, a więc jest to bardzo ważny magazyn wody. No i druga konsekwencja to mineralizacja torfu, czyli jego rozkład tlenowy. On zaczyna się rozkładać i związane z tym są ogromne emisje węgla, azotu i fosforu. To jest przykład, takich przykładów jest więcej, ale tu akurat mamy dobre dowody pomiarowe tego, jak powierzchnia torfowiska opada po odwodnieniu. To jest kanał bydgoski w Dolinie Noteci. Tak on wygląda. W 1916 roku zrobiono pomiar powierzchni, zaniwelowano. To była powierzchnia torfowiska. W 1963 już było 1,5 metra niżej, w 2006 kolejne 1,5 metra niżej. Przez 90 lat powierzchnia torfowiska obniżyła się o 3 metry. I to się stało wszędzie, gdzie odwodniono torfowiska. Pierwszym etapem jest zagęszczenie się, utrata samej wody, a później dochodzi do tego spalanie się tej materii, biologiczne spalanie się tej materii organicznej zawartej w torfie. Mikroorganizmy to po prostu konsumują, tak jak w kompoście. Takie odwodnione torfowisko staje się takim gigantycznym kompostem, w którym rozkładają się te szczątki roślin nagle. No i ten rozkład powoduje emisję węgla z tej materii organicznej do atmosfery w postaci dwutlenku węgla, a zawarty azot i fosfor, no oczywiście są wykorzystywane przez te rośliny, które tu uprawiamy, ale w dużej części lądują też w wodach powierzchniowych, zwiększając ich żyzność i powodując eutrofizację. Więc podsumowując ten wątek, melioracje torfowisk zmieniają je z pochłaniaczy węgla w ich silne źródła atmosferyczne. A tu jest wykres pokazujący, jak emisja dwóch ważnych gazów cieplarnianych, metanu i dwutlenku węgla, zależy od poziomu wody. Zero to poziom wody na torfowisku na powierzchni gleby, a minus 20 na przykład to jest 20 centymetrów ponad powierzchnią. Przepraszam, 20 centymetrów pod powierzchnią. Tak? Minus to oznacza poniżej poziomu gruntu. I teraz widać, że emisje metanu są stosunkowo wysokie, jeżeli mamy te poziomy wody w okolicy zera. Prawda? Ale zwróćcie uwagę na to, że te emisje są mierzone w kilogramach na hektar. Natomiast emisje dwutlenku węgla są mierzone w tysiącach kilogramów, w tonach na hektar, na rok. I rosną liniowo wraz z odwodnieniem. Czyli jeżeli odwadniamy torfowisko, idziemy w tą stronę, to im głębszy poziom odwodnienia, tym większe emisje dwutlenku węgla. To jest skala właściwie liniowa. Różne są te wykresy w zależności od temperatury, więc w krajach tropikalnych, a u nas w lecie, torf rozkłada się szybciej i emisje są większe. Więc te emisje dwutlenku węgla związane z rozkładem
z odwadnianiem torfowisk znacznie przewyższają, jeśli chodzi o efekt, emisję metanu z nieodwodnionych torfowisk. No a najlepsze są, znaczy najniższe są te emisje w tej okolicy, około minus 10 centymetrów. To jest poziom wody charakterystyczny dla stabilnych ekosystemów bagiennych, warstwa roślinności i później właściwie stabilny 5-10 centymetrów pod darnią czy pod warstwą mszystą poziom wody. Wtedy emisje i dwutlenku węgla, i metanu są stosunkowo niskie. A dwutlenku węgla nawet ujemne, jak tutaj widać, bo jest to pochłanianie. To jest torfowisko zaorane po to, żeby na nim posadzić ziemniaki czy posiać kukurydzę. I to jest użytkowanie, które powoduje najwięcej emisji. W skali globalnej osuszone torfowiska emitują około 2 gigaton dwutlenku węgla rocznie. To może wam nic nie mówić, ale jeśli sobie przypomnimy, że emitujemy jako ludzkość około 40 gigaton, no to te 2 gigatony to jest około 5% antropogenicznych emisji. Na 0,5% powierzchni lądu, bo przypominam, że tylko 20% torfowisk jest odwodnione. Więc bardzo mały obszar generuje gigantyczne emisje. I za te emisje, jak mówiłem, odpowiedzialne jest przede wszystkim rolnictwo i leśnictwo w drugim stopniu, w około 10% eksploatacja torfu i ewentualnie inne sposoby użytkowania. Są dwa obszary świata, dwa regiony świata, gdzie są znaczące emisje z odwodnionych torfowisk. Jeden to jest Azja Południowo-Wschodnia. To jest odwodnienie, które w tej chwili jest podtrzymywane przez plantacje palm olejowych oraz eukaliptusów czy akacji, ale przede wszystkim olejowca gwinejskiego. A drugi obszar to Europa Środkowa. Niemcy, Polska, Białoruś, kraje bałtyckie, Finlandia. To jest gro tych emisji. Tutaj mamy stosunek emisji z torfowisk do powierzchni kraju. Polska jest na 13 miejscu w rankingu emisji dwutlenku węgla z osuszonych torfowisk. To jest taki wykres kumulatywny, który pokazuje, jak dokładanie kolejnego kraju zwiększa te emisje. No i warto zwrócić uwagę, że niemal połowę wszystkich emisji z torfowisk robi Indonezja w związku z odwodnieniem torfowisk na potrzeby plantacji palm olejowych, ale my też się do tego dokładamy, kupując ten olej palmowy w postaci produktów, niecertyfikowany przede wszystkim olej palmowy. To o tym mówiłem już. Bagna są najszybciej ginącym ekosystemem Europy. Tu jest spadek powierzchni 4% w porównaniu z różnymi innymi ekosystemami. Nie będę się już nad tym zatrzymywał, o tym mówiłem. Jeśli spojrzymy na bagna Polski, no to naturalnych, takich jak Dolina Rospudy, mamy już stosunkowo niewiele. To jest największe torfowisko niskie, nienaruszone. Spójrzcie, nie ma tu ani jednego rowu odwadniającego i takich właściwie już nie mamy. Dlatego to mówienie o tym, że Rospuda była, czy jest unikalnym w skali międzynarodowej torfowiskiem niskim, nie ma w tym ani odrobiny przesady. Takich torfowisk, nadrzecznych torfowisk przepływowych, gdzie woda przepływa przez torf, gdzie nie ma ani jednego rowu melioracyjnego, a te torfowiska miałyby powyżej 100 hektarów, nie ma już poza Rospudą w Europie Środkowej i Zachodniej. To jest Dolina Biebrzy. Dolina Biebrzy jest torfowiskiem nieznacznie czy umiarkowanie przekształconym. Te torfowiska były odwodnione w większości Doliny Biebrzy, były użytkowane rolniczo, ale wciąż są bagnami w dużej części. I takich mamy te kilkanaście procent w Polsce. Natomiast większość, i to o tym mówiłem, przepraszam za powtórzenie w tych slajdach, większość jest znacząco odwodniona. I to pokazywałem już. Ja ostatnio w ramach współpracy z WWF-em starałem się oszacować, policzyć, jakie są emisje z tych odwodnionych torfowisk Polski, biorąc pod uwagę standardowe wskaźniki emisji IPCC, Międzyrządowego Panelu do Spraw Zmian Klimatu. I okazało się, że jest to około 34 milionów ton ekwiwalentów dwutlenku węgla, bo w tym uwzględnia się również metan. Odwodnione torfowiska notabene dalej emitują metan, bo on się
On powstaje z rozpuszczonej materii organicznej, która dostaje się do rowów melioracyjnych. Tam następuje eutrofizacja, bo one dostają dużo azotu i fosforu. I w warunkach beztlenowych rowy stają się bardzo ważnymi hotspotami emisji metanu. I większość z tych emisji to jest rolnictwo w Polsce, około 90%. I co ważne, Polska raportuje te emisje do konwencji klimatycznej, ale kompletnie je zaniża, bardzo znacząco. Emisje z torfowisk odwodnionych według moich szacunków są 24 razy większe niż raportowane przez Polskę do UNFCCC w obszarze rolnictwa. To są dwa osobne sektory, jeśli chodzi o kategorię emisji, a w sektorze tak zwanym LULUCF, czyli Land Use and zmiany użytkowania gruntów. I tam włącza się leśnictwo, są 7 razy wyższe niż raportowane. Więc my musimy o tym mówić, żeby to zmienić, żeby te emisje zaczęły być brane pod uwagę. Żeby sobie uświadomić, jaka jest przyczyna tych emisji, ja powiem chwilę, pokażę wam, jaki jest ślad węglowy żywności produkowanej na osuszonych torfowiskach. To są te plantacje palm olejowych, które właściwie w znacznej większości, prawie wszystkie są na odwodnionych torfowiskach. Wyglądają tak. Ja się pytałem w Malezji, pojechałem tam, staram się nie odbywać dalekich podróży zagranicznych, ale tam poleciałem, żeby zrozumieć jakoś tą katastrofę, która jest jedną z największych katastrof ekologicznych, takich regionalnych, lokalnych dzisiejszych czasów. Czy ta palma tak szczególnie dobrze rośnie na torfowiskach? Dlaczego oni odwadniają bagna, żeby ją uprawiać? Mówią nie, no zobacz, te palmy się kładą, pokładają się, bo ziemia torfowa zanika w tempie kilku centymetrów rocznie. One tracą ziemię, zaczynają się kłaść, poza tym chorują. Więc dlaczego uprawiać je na torfowiskach? Bo one są dostępne za darmo właściwie. Ponieważ inne grunty były już zajęte, kiedy nastąpił boom na olej palmowy i międzynarodowe korporacje sięgnęły po torfowiska. To są te ogromne kanały, które odwadniają te torfowiska. Tak wygląda owoc palmy olejowej. Jedna tona oleju palmowego z osuszonych torfowisk przyczynia się do emisji 20 kilku ton dwutlenku węgla. To możecie sobie przeliczyć na, nie wiem, pudełko margaryny. I to nie uwzględnia pożarów torfowiska. Trzeba pamiętać, to odwodnienie torfowisk w Azji Południowo-Wschodniej, na Borneo na przykład, powoduje ogromne pożary torfowisk. Nie płoną plantacje palm olejowych, tylko płoną sąsiednie lasy na torfowiskach i torf w tych lasach, no bo one są odwodnione przez sąsiadujące farmy. Olej palmowy jest w mnóstwie produktów, nie tylko żywnościowych, również kosmetycznych. Ale my nie jesteśmy lepsi. Nasze łąki, i tu jest ponownie to bagnowizna, emitują około 20 ton dwutlenku węgla na hektar na rok i te emisje są związane z produkcją mleka. Więc jeśli nie olej, to mleko. Nie tylko w Polsce. Niemcy też mają mnóstwo produkcji nabiału na torfowiskach. Ja kiedyś to policzyłem. Wykorzystałem standardowe wskaźniki produktywności, jeśli chodzi o produkcję mleka na łąkach i pastwiskach w Polsce. Przeliczyłem to na emisje standardowe, takie dosyć konserwatywnie liczone z łąk na odwodnionych torfowiskach. I okazało się, że 1 litr mleka od krów, które pasą się albo jedzą paszę z odwodnionych torfowisk, jest odpowiedzialny za emisję 2 kilogramów dwutlenku węgla. I do tego dochodzi mniej więcej 28 deko dwutlenku węgla, jako ekwiwalentów dwutlenku węgla jako metan, czyli to jest ten ślad węglowy związany z procesami trawiennymi w przewodach pokarmowych krów. Jak widzicie, emisje dwutlenku węgla z rozkładu torfu są znacznie większe. Jak to zagęścimy do śmietany, to wychodzi na kilogram śmietany, tu powinien być kilogram, a nie litr, przepraszam, 53 kilo dwutlenku węgla, a jak zagęścimy to do miasta, do masła, to ponad 100 kilogramów dwutlenku węgla z kilograma masła pochodzącego z odwodnionych torfowisk. Niecałe masło w Polsce pochodzi z odwodnionych torfowisk, ale duża część, bo wiemy, gdzie użytki zielone są przede wszystkim na odwodnionych torfowiskach. To jest na przykład Podlasie, to jest na przykład Dolina Noteci, Dolina Bzury, znaczna część Polesia. Więc warto się zastanowić, skąd kupujemy nabiał i czy ten ślad węglowy ma, bo on jest znacznie większy niż ślad oleju palmowego.
Mój przyjaciel Hans Josten, znakomity ekspert od torfowisk, opowiada zawsze, że i on jest Holendrem, chociaż pracuje w Niemczech, w Greifswaldzie, opowiada, że holenderskim olejem palmowym jest ser Gouda, eksportowany na cały świat od kilkuset lat i w całości produkowany w oparciu o odwadnianie torfowisk. Notabene nie wszyscy wiedzą, że Holandia jest depresją, dlatego że odwadniając torfowiska, obniżyła ich powierzchnię poniżej poziomu morza. Najpierw odwadniała, tak jak ja pokazywałem, rowami, z których woda spływała do rzek, jak już się nie dało, bo torf się zmineralizował i się powierzchnia wyrównała z rzeką, to wymyślili obwałowania i pompy. Wiatraki pompowały tą wodę z polderów. Później dołożyli kolejne wiatraki, a później uruchomili diesle i pompy elektryczne. I w efekcie są 8 metrów poniżej poziomu morza. Różne rodzaje żywności uprawia się na torfowiskach, również warzywa, jak widać, również ziemniaki, również takie warzywa jak te, które rosną w torfie, w szklarniach, na tych ogromnych obszarach szklarniowych, do których jadą codziennie do nas tirami warzywa z Hiszpanii czy Włoch, rośliny rosną głównie w torfie. Więc to jest, a to jest składowisko torfu w Kanadzie, który czeka na załadowanie na statki, żeby wyprodukować na nim żywność. Więc to też są emisje z torfowisk. I te torfowiska eksploatowane to nie jest tylko emisja tego torfu w doniczkach, który zostanie wyrzucony, ale też całego ekosystemu, który dotychczas był akumulującym dwutlenek węgla bagnem, a teraz jest odwodnionym torfowiskiem na potrzeby ekstrakcji torfu. I to dotyczy nie tylko żywności, ale również szkółek, upraw warzyw i tak dalej, i tak dalej. No i do tego oczywiście jeszcze należy doliczyć transport i emisje związane z transportem. Maćku, jak stoją z czasem? Bo chyba mówię już trochę za długo i powinienem przyspieszać, tak, prawda? Tak, tak, zgadza się. Właśnie wybiła nam godzina wykładu, więc jeśli jeszcze jakieś wątki istotne masz do poruszenia, to zapraszam na wykorzystanie tych ostatnich kilku minut. Natomiast też zapraszam do pisania pytań do doktora Kotowskiego, które będziemy w stanie właśnie przeczytać w sesji pytań i odpowiedzi tuż po samym wykładzie. Dobrze, to teraz przeskoczę przez część slajdów. To też jest torfowisko, proszę Państwa. To morze Pokrzyw to jest odwodnione torfowisko, które zostało porzucone przez rolników, bo się nie nadawało już do niczego. I tak wygląda. Jest nadmiar azotu, rosną tam rośliny nitrofilne, ono wciąż emituje dwutlenek węgla, a czasami płonie. Osuszone torfowiska płoną, nie płoną płomieniem, to nie jest taki pożar spektakularny. One się żarzą, tak jak papieros i emitują ogromne ilości nie tylko dwutlenku węgla, ale i dioksyn czadu czy sadzy, stanowiąc zagrożenie dla okolicznej ludności. Jeśli się poszuka w polskim internecie, to pożarów torfowisk okazuje się, że mamy bardzo często bardzo dużo, więc to też jest problem. Zostają po nim takie wypalone, przepraszam za angielski, obszary, gdzie drzewa tracą glebę, ponieważ ona się wypala. W Rosji pożary torfowisk w 2010 roku były głównym stymulatorem rozpoczęcia dużego programu nawodnień i naprawy sytuacji. W Indonezji w 1997 pożary torfowisk były tak ogromne i to zaledwie kilka lat po rozpoczęciu programu odwodnień, że tysiące osób wylądowało w szpitalach, setki osób zmarły, cała Azja Południowo-Wschodnia pogrążyła się w smogu, a wzrost CO2 był widoczny w monitoringu na Hawajach, na tej znanej stacji Mauna Loa. Więc jeśli to są te aktualne emisje i państwa odpowiedzialne za emisje, to jeśli będziemy ciągnąć tą naszą to podejście do torfowisk, będziemy dalej eksploatować je i odwadniać, no to jeszcze dużo torfu może się rozłożyć i dużo dwutlenku węgla może z nich ulecieć. To jest potencjał emisji torfowisk. Mamy ogromną Kanadę, Syberię, Rosję z ogromnymi torfowiskami. Tam będzie presja rolnictwa, które będzie się wycofywało ze zmianą klimatu z południa, więc będzie presja, żeby nowe torfowiska odwadniać. A torfowiska Syberii to osobny temat, którego nie mam czasu, żeby rozwijać, ale one, jeżeli zaczną się rozkładać, jeżeli ta
wieczna zmarzlina, która jest pod torfem, rozmarznie, to nie tylko zacznie się rozkładać ten torf, ale uwolniony zostanie metan kopalny zawarty w tej wiecznej zmarzlinie, a dodatkowo ten torf, który jest w tej chwili w stanie bardzo powolnych procesów biologicznych, zacznie gwałtownie i szybko emitować metan. Więc to jest bardzo ważny element sprzężeń zwrotnych, ale o tym może kiedy indziej. Więc podsumowując, żeby torfowiska pełniły swoją funkcję w biosferze, muszą pozostać mokre, czyli muszą pozostać bagnami albo muszą stać się z powrotem bagnami. Co musimy zrobić? Po pierwsze zachować to, co jeszcze mamy, tak jak udało nam się zachować Dolinę Rozpudy. Tak jak próbujemy zachować Poleski Park Narodowy, pod którym próbują nam wykopać kopalnię węgla kamiennego, co jest podwójnym absurdem, nie tylko otwieranie nowych kopalni w okresie kryzysu klimatycznego, ale również ich tworzenie kosztem akumulujących węgiel ekosystemów. Po drugie, musimy odtworzyć warunki bagienne na osuszonych torfowiskach. Nie wiem, czy wiecie Państwo, że mamy dekadę w tej chwili restytucji ekosystemów ogłoszoną przez ONZ. I to się robi w niektórych krajach. To jest największa skala ponownego nawadniania osuszonych torfowisk w Europie, jest, proszę Państwa, na Białorusi. Tutaj przydaje się centralna gospodarka i cokolwiek nie sądzić o prezydencie Łukaszenka, do którego można mieć zastrzeżenia we wszystkim, poza podejściem do torfowi, został przekonany przez Niemców, między innymi mojego przyjaciela Hansa Jostena, o którym mówiłem, że to się opłaca. I Białoruś raportuje oszczędności w emisji dwutlenku węgla z ponownego nawadniania torfowisk, wcześniej w ramach protokołu z Kioto, a teraz w ramach tego nowego mechanizmu, jakim jest, już zapomniałem, jak on się nazywa, Nationally Determined Contributions. Więc musimy tamować odpływ w rowach. To jest tama w Indonezji. To jest inna tama na kanale w Indonezji, wali stąd ogromna ilość wody. To jest tama w Malezji, po jednej stronie jest rezerwat, park narodowy, po drugiej stronie jest plantacja palmy olejowej. To jest zatykanie rowów w Wielkiej Brytanii. Nie trzeba skomplikowanych konstrukcji, zastawek, projektów inżynieryjnych, możemy je zatkać, te rowy zatkać artefaktami naszej cywilizacji i włożyć tam cokolwiek, co tą wodę zatrzyma. Nie trzeba, żeby ponownie nawadniać torfowiska, nie trzeba wody pompować. Tam, gdzie ona wypływała spod ziemi kiedyś albo się akumulowała, bo były znaczące opady, akumuluje się i wypływa dalej teraz, tylko my ją spuszczamy. Musimy te rowy zatkać. To są przykłady z Polski. My umiemy to robić, tylko skala jest wciąż bardzo, bardzo mała. I znowu Białoruś. I hasło z mojego projektu, który koordynuję, który się właśnie skończył, międzynarodowego, repeat, oznacza powtórnie nawodnić, ale możecie się też, dlatego ja wciąż powtarzam te tezy dotyczące ochrony torfowisk. Mamy podręczniki najróżniejsze, odtwarzanie torfowisk i usługi ekosystemowe, z których te klimatyczne są najważniejsze. Carbon credits from peatland rewetting. Są instrumenty ochrony klimatu, takie jak niemieckie Moor Futures, gdzie możemy skompensować swój ślad węglowy, kupując jak gdyby cegiełki udziały w projektach odtwarzania, ponownego nawadniania torfowisk. Więc żeby torfowiska pełniły swoją funkcję, muszą być bagnami, a bagna muszą być mokre. Już zbliżam się do końca, Maćku. Jedną z metod, żeby to osiągnąć, poza oddawaniem tych obszarów wydartych przyrodzie z powrotem przyrodzie, jest rolnictwo bagienne, bo nie da się całego rolnictwa nagle zmienić w obszary przyrodnicze i to wcale nie jest najlepszy pomysł. Znakomitym pomysłem natomiast jest po zatkaniu rowów na tych obszarach przejście z uprawy kukurydzy czy łąk suchych na odwodnionych torfowiskach na uprawę roślin bagiennych, takich jak trzcina, pałka wodna czy olsza, i to byłoby już bagienne leśnictwo, a nie bagienne rolnictwo. To jest zdjęcie ciągnika koszącego trzcinę na bagnie Rozwarowo, niedaleko Szczecina, gdzie na kilkuset hektarach rodzinne gospodarstwo gospodaruje bardzo dobrze, sprzedając tą trzcinę na pokrycia dachowe do Niemiec i Holandii. Szczególnym przypadkiem, o którym musimy zadbać, jest naprawienie rzek, bo tereny nadrzeczne bagna są niezmiernie ważne nie tylko dla retencji wody i powstrzymywania zmian klimatu, ale również dla przechwytywania zanieczyszczeń.
mnóstwo efektów tych bagien, z których oczyszczanie wód jest niezmiernie ważne. To jest Bałtyk w czasie zakwitu sinic i dużą część tych azotanów i fosforanów, które spływają do Bałtyku i pochodzą z nawozów rolniczych, nadrzeczne bagna mogłyby przechwycić, zanim one trafią do Bałtyku i spowodują te zakwity. Po piąte, musimy zadbać o mokradła w miastach. To o tym mówiłem, to dla nas ratunek przed przegrzaniem i szansa dla dzikiej przyrody był Bukareszt, ale ten obszar tutaj to Zakole Wawelskie w Warszawie, a to jest ponad 200 osób, które przyszło na nasz spacer w tegoroczny Dzień Mokradeł 2 lutego na Zakole Wawelskie, więc ludzie chcą bagien w mieście i popierają ten pomysł, żeby utworzyć tutaj warszawski park bagienny. Będę o to właśnie walczyć. Po szóste musimy walczyć. I moja przygoda z walką, świadomość o tym, że ochrona przyrody to nie tylko formalne dokumenty i nauka, ale również walka, zaczęła się od Doliny Rozpudy i wtedy nam się udało. Udało się ochronić niesamowite miejsce, uratować je przed bezsensowną kompletnie budową autostrady i tak samo musimy walczyć dalej. A to jedna z pierwszych akcji Extinction Rebellion Polska. Na konferencji, na której firmy holenderskie miały poszukiwać współpracy z polskim rządem i z polskimi firmami w regulacji rzek. Impreza czy koktajl attaché ambasady Holandii został przerwany przez aktywistów pod hasłem ochrony i to nie tylko Extinction Rebellion, muszę oddać honor koalicji Ratujmy Rzeki i siostrom rzekom pod hasłem ochrony rzek i ochrony mokradeł nadrzecznych. To były nasze hasła wtedy. I efekt był taki, tu już na marginesie, że attaché ambasady zaprosił nas do siebie, byliśmy na rozmowie i przyznał nam rację, że dużo ważniejsza powinna być współpraca Holandii z Polską w zakresie renaturyzacji rzek i mokradeł, a nie regulacji. Także kończę tymi obrazkami i oddaję hołd dziewczynom, siostrom, rzekom i Cecylii Malik, bo to jest wspaniała robota, którą robią. A to właściwie takie postscriptum. Jak nam się nie uda, i to pokazywałem już na jakichś wcześniejszych wykładach to hasło, niech bagno pochłonie świat naszych błędów. Nie było nas, były bagna, kiedy nas nie będzie, to duża część tych przybrzeżnych obszarów, które zostaną zalane. To jest symulacja tego, jak będzie wyglądała linia brzegowa Europy, kiedy stopnieje cały lód. Duża część tych obszarów stanie się bagnami. Różnymi mokradłami. Więc może będą te obszary wyglądały tak, niech nas bagno przykryje i niech przykryje i pochłonie nasze błędy, a może my jeszcze przetrwamy w jakichś takich futurystycznych wizjach na bagnach. Dziękuję bardzo. To jest ostatni slajd Ols z Biebrzańskiego Parku Narodowego, jeden z moich ulubionych ekosystemów, pełny komarów, ale komary też trzeba polubić. Dziękuję. Świetnie, dziękuję Wiktorze. Wspaniały wykład, bardzo kompletny. Wydaje mi się, że w ogóle będzie problem z zadaniem pytań, bo tak naprawdę odpowiedziałeś praktycznie na wszystko i na moje gdzieś myśli, które też się pojawiały po drodze. Zdecydowanie zapraszam do śledzenia prac Wiktora na temat mokradeł. Zapraszam także do śledzenia właśnie koalicji Ratujmy Rzeki, o której Wiktor wspomniał, która również przygotowuje bardzo dużo materiałów, które mogą też posłużyć właśnie w wytłumaczeniu problematyki osuszania Polski, bo tak naprawdę to się cały czas dzieje i należy bardzo aktywnie próbować właśnie przy pomocy ruchów społecznych czy podpinania się do osób, bohaterów właśnie w stylu Wiktora i starać się pomagać i starać się pokazywać i nagłaśniać całą sytuację. I dobrze, i może teraz ja odczytam kilka pytań, które się pojawiły. Takie chyba najbardziej jeszcze adekwatne do tych ostatnich twoich slajdów pytanie, czy pani Renaty, czy są jakieś prace nad zmianą sposobu przygotowania podłoża ogrodniczego, ponieważ w tej chwili w praktyce nie da rady kupić ziemi, która by nie była de facto podłożem torfowym. Zostało też, tutaj od razu padła odpowiedź, że kompostownik, ale kompostownik chyba w warunkach domowych nie jest najlepszym rozwiązaniem. Proces ten zajmuje jakby dużo czasu,
i to chyba nie do końca można produkować tą ziemię w kompostowniku dla kwiatów domowych, prawda? Więc być może jesteś w stanie jakoś do tego... Ja nie znam efektywności kompostowania, tego reklamowanego kompostowania pod zlewozmywakiem czy na balkonie, ale już kompostownik na osiedlu wspólny na trawniku jest znakomitą, czy pod blokiem, znakomitym pomysłem i te kompostowniki takie społecznościowe są niezmiernie ważnym elementem i przystosowywania się do zmian i ochrony torfowisk tak naprawdę. Tak, znaczy musimy odróżnić dwa aspekty. Pierwszy to jest hobbystyczna hodowla roślin i ogrodnictwo indywidualne i tutaj nie ma żadnego sensu i powodu stosowania torfu, oprócz tego, że torf jest dostępny w hipermarketach. Ale jak się pójdzie do dobrego sklepu ogrodniczego, w Warszawie są takie centra ogrodnicze, to da się kupić kompost i nie tylko glebę wyprodukowaną na bazie torfu. Jest trochę droższy, trochę cięższy, ale wystarczy sobie zadać trochę trudu. A można, jak mówię, wyprodukować to samemu, jeżeli się kompost dobrze produkuje, przykrywa, żeby on się w dużej temperaturze kompostował, to w ciągu paru miesięcy, a nawet kilku tygodni się te szczątki mogą rozłożyć do ziemi, znakomitej ziemi ogrodniczej, która jest żyzna, ale trzeba do niej dodać trochę piasku, żeby miała lepsze własności wodne i jest świetna dla roślin. Jeśli chodzi o rolnictwo, o ogrodnictwo przemysłowe, to ono też jest możliwe na bazie kompostu, ale byłoby to zupełnie inne ogrodnictwo. Te wielkie szklarnie produkują warzywa, kwiaty i inne rośliny w uprawach właściwie hydroponicznych. Torf jest tam głównie taką gąbką, w której rośliny rosną i wchłania roztwór makro i mikroelementów, właściwie taką pożywkę, która płynie albo jest dostarczana drogą kropelkową, albo płynie po takich platformach, na których te rośliny stoją. Więc tam jest ceniony najbardziej nisko rozłożony torf z torfowisk wysokich, który służy tam nie jako nawóz, nie jako żyzna gleba, tylko właściwie jako podłoże, jako coś, co utrzymuje korzenie tych roślin i nasionka łatwo wodą. Można to zastąpić innymi rodzajami gąbek. Można je produkować z włókna kokosowego, to może być wełna mineralna i tak dalej, ale one wszystkie mają swój ślad węglowy. Część z nich jest odpadami. Na bazie różnych włókien drzewnych i tego włókna kokosowego można stworzyć substraty, które są niemal tak chłonne jak torf, ale nie aż tak dobre, tylko wychodzą droższe niż torf, dopóki nie zinternalizujemy tego faktu, że niszczymy ekosystemy i gdyby produkcja torfu była obciążona podatkiem węglowym, no to wtedy te wszystkie inne produkty o mniejszym śladzie węglowym by wygrały. Powoli wełna mineralna zaczyna w niektórych sektorach warzywniczych wypierać torf, ale en masse wciąż większość tych upraw jest na torfie, więc o ile się da, to kupujmy, promujmy to ogrodnictwo o mniejszej skali, które bazuje na glebie kompostowej. Te niewielkie ogrodnicze gospodarstwa rodzinne rzeczywiście tak robią. Po drugie, w sezonie kupujmy warzywa, o których możemy mieć albo pewność, albo przynajmniej podejrzenie, że rosły na dworzu w normalnej ziemi, a nie w torfie przywiezionym z Kanady, czy z krajów bałtyckich, czy z naszych torfowisk na Podlasiu. Świetnie, dzięki. Odpowiedziałeś także na pytanie pani Honoraty jednocześnie. Ja także chciałbym dodać, że właśnie w większych miastach jakby istnieją programy miejskie, do których można się zgłaszać po finansowanie w budowie kompostowników. W Warszawie jest na przykład budżet partycypacyjny i można zgłosić taki projekt. Zresztą już bardzo dużo kompostowników zostało wspartych właśnie finansowaniem miasta. Także zachęcam zdecydowanie do szukania takich możliwości i w swojej właśnie najbardziej lokalnej przestrzeni próby zainicjowania tego typu projektów. Także wrócę do pytania pana Dawida z samego początku. Tutaj będzie chyba pytanie trochę bardziej ogólne, więc myślę, że przygotuj się, ale czy pandemia może spowodować to, że zima będzie zimniejsza niż w zeszłym roku? Z powodu zmniejszenia oczywiście emisji CO2 do atmosfery. Nie wiem. Nie jestem klimatologiem.
emisje są nieco mniejsze, więc to niejako zawdzięczamy pandemii. Z drugiej strony przełożenie aktualnych emisji na aktualną pogodę nie jest bezpośrednie. Znaczy, no, trzeba pamiętać, że klimat rządzi się pewnymi fluktuacjami, sprzężeniami i jeszcze jest bezwładność systemu klimatycznego, która sprawia, że efekty tych wymuszeń radiacyjnych i tych emisji, które mamy teraz, są widoczne za kilkanaście czy nawet 20 lat w przód. Więc to nie jest takie wprost oczywiste, ale troszkę wyhamowaliśmy. Tylko również wyhamowały inwestycje pewnie w poszukiwanie alternatywnych, w poszukiwanie rozwiązań i alternatywnych źródeł energii. Więc ja nie wiem, czy taka omas to jest efekt na plus. Na pewno odpowiedź na to pytanie jeszcze będzie się pojawiała, być może właśnie w wykładach na osób, nadzieję, które bardziej zajmują się całym cyklem jakby przepływu węgla w atmosferze. Jeśli chodzi znów o skutki pandemii koronawirusa i jakby właśnie wpływu tego na zmiany klimatu, to też zachęcam do śledzenia strony HIL Polska, czyli właśnie grupy, która zajmuje się też wpływem zdrowia i ogólnie właśnie zdrowia społecznego na jakby powiązaniu ze środowiskiem. I z tego, co się orientuję, nie wiem, czy powinienem akurat tutaj spoilerować to, ale planowane są jakieś wydarzenia, otwarte webinary, które gdzieś będą właśnie próbowały odpowiedzieć na takie pytania. No dobrze, zbliżamy się chyba do końca. Ja nie widzę już więcej pytań od publiczności. Dam może jeszcze ostatnie pół minuty czy minutę na ich zadanie. Jeśli Wiktorze chciałbyś jeszcze ewentualnie coś dodać, to jest też ostatni moment i za chwilę pewnie zamkniemy. Odpowiem na pytanie, które zwykle pada i które mnie irytuje, ale na nie próbuję odpowiadać, czyli co każdy z nas może zrobić, żeby? Prawda? I wtedy to zwykle dziennikarze zadają. Nie jesteś dziennikarzem, więc go nie zadałeś. Ale jeżeli dziennikarz prowadzi ze mną rozmowę, wywiad, to na końcu zawsze pyta, a co każdy z nas indywidualnie może zrobić, żeby pomóc bagnom? Więc ja zwykle mówię wtedy, że my musimy zmienić system, a nie tylko swoje indywidualne zachowania. Swoje indywidualne zachowania musimy zmienić, żeby mieć czyste sumienie i być w zgodzie z tym, czego się domagamy. Ale zmienić system możemy w bardzo różnej skali i każdy z nas ma wpływ na to, co się stanie w najbliższym otoczeniu. My mamy ten wpływ na różnych poziomach. Jedni mają dojście do decyzji na poziomie ministerstwa, bo ktoś pracuje w ministerstwie i może z kolegami rozmawiać o tym w czasie lunchu albo walczyć nad przepchnięciem jakichś zapisów w programach rolno-środowiskowych w rolnictwie albo jakiś inny w programie operacyjnym. Inni są w Radzie Osiedla, inni są znają sołtysa we wsi, w której mieszkają albo w której mają działkę. I my wszyscy mamy potencjał, żeby zmienić sytuację w najbliższym otoczeniu. To może być niewielka uregulowana rzeczka, to może być rów za płotem u sąsiada i możemy poprosić tego sąsiada, przekonać go albo sami to zrobić i zastawić ten rów jakąś zastawką. Nie zawsze to będzie legalne, możemy to zrobić legalnie i udać się z zapytaniem do Wód Polskich. A możemy zrobić to, co ja zrobiłem niedawno. Bez pytania Wód Polskich naprawiłem im urządzenie melioracyjne, czyli wstawiłem dechy w przepust na uregulowanej rzeczce, która jest właściwie rowem odwadniającym naszą najbliższą okolicę, tutaj niedaleko, gdzie jestem, w okolicy swojej działki. I nie sądzę, żeby nieposłuszeństwo obywatelskie polegające na naprawie urządzenia melioracyjnego, jakim był ten przepust, było karane. No ale czekam, aż się ktoś do mnie zgłosi i powiadomiłem Wody Polskie na Facebooku po tym, jak to zrobiłem. To każdy może zrobić, słuchajcie. Łapmy tą wodę wszędzie, gdzie się da. Jeżeli jesteście na mokradłach i widzicie, jak ucieka z nich woda rowami, to niekiedy da się je w jakiś sposób zatkać i tą wodę zatrzymać. Da się sprawić, żeby wygenerować jakieś programy retencji wody. To ośmieszone nieco Oczko Plus wcale nie było takim głupim pomysłem, tylko oczko wodne to jest pomysł retencji wody na miasta, tak żeby woda z Rynny nie leciała do kanalizacji. Natomiast na wsi głównym
sposobem retencji wody i naprawy stanu torfowisk powinno być blokowanie rowów, powinno być zasypywanie tych rowów, odtwarzanie zastawek, one często miały być. Więc jeżeli macie na to wpływ, to działajcie na tych poziomach, na których możecie. Ja zdecydowanie gorąco popieram ten apel. Chciałem także wspomnieć, tutaj już też widzę właśnie na forum, pisze pani Renata, że bardzo istotna jest również rozmowa z najbliższymi na temat zmian klimatycznych, na temat zatrzymywania wody. Często jeśli ktoś, powiedzmy, nie ma dostępu do tej rzeczki, którą może zablokować gdzieś na podwórku, to zdecydowanie zachęcam do po prostu rozmawiania na temat tego, co się dzieje ze środowiskiem naokoło i być może trafimy na osobę, która faktycznie ma większy wpływ na to otaczające nas środowisko. I jakby zacznie rozumieć być może, o co chodzi z tym wszystkim. A żeby być może zdobyć trochę więcej wiedzy na ten temat, zapraszam też na drugi wykład właśnie w bloku tematycznym Woda. Będziemy rozmawiali z doktorem Sylwestrem Kraśnickim na temat suszy w Polsce. I on odbędzie się 17 sierpnia o godzinie 18:30. Zresztą tak jak wszystkie wykłady w tegorocznym cyklu AKD. A tak naprawdę oficjalna inauguracja odbędzie się w poniedziałek. Będziemy mieli okazję gościć profesor Jacyno, która powie o kryzysie klimatycznym od bardziej społecznej perspektywy. Zapraszam jeszcze raz także do przyłączenia się do wydarzenia na Facebooku, do Rebelii, która odbędzie się we wrześniu i będzie bardzo dużo interesujących wydarzeń, również dodatkowe wykłady uzupełniające tę wiedzę, którą można zdobyć na AKD. Będą także różnego rodzaju spotkania regeneracyjne, organizowane właśnie przez ruch społeczny Extinction Rebellion. I tak, zachęcam do rozmowy na temat katastrofy klimatycznej, czy do udostępniania tych filmów, czy innych filmów, które są również dostępne na grupie AKD, filmów z zeszłego roku, gdzie również i doktor Kotowski miał swoje wykłady dotyczące bioróżnorodności wtedy bardziej, natomiast też bardzo interesujące. I to chyba wszystko z mojej strony. Część linków znajduje się w opisie wydarzenia. Dziękuję Ci, Wiktorze, bardzo za... Bardzo dziękuję. Słońce właśnie zachodzi, jeszcze widać jego rąbek, więc dobrnęliśmy do zachodu słońca. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli z nami i Tobie, Maćku, za zorganizowanie naszego wykładu.